Witam serdecznie. Ciekawe, ilu z Państwa robi barszcz świąteczny na własnym zakwasie? Generalnie to nie jest jakaś bardzo trudna sprawa, aczkolwiek jest jeden mankament. Przy przelewaniu zakwasu do butelek kuchnia wygląda zazwyczaj jak w jakimś horrorze. Bo z barszczem to jest tak, że czym bardziej człowiek się stara nie narozlewać, tym narozlewa więcej. Trzeba więc to szybko zmyć, bo kolor z buraków może się wgryźć w meble, a szkoda. Nie zmienia to jednak faktu, że warto samemu zakwas robić. Ale jak ktoś nie czuje się na siłach, to dobrze wiedzieć, że w sklepach można kupić gotowy zakwas, czy to do żurku, czy barszczu, który nie ustępuje za bardzo robionemu w domu i przede wszystkim ma cechy takiego naturalnego. Bo zakwas da się zrobić właściwie tylko naturalnymi metodami. Podobnie jest zresztą z ogórkami kiszonymi, czy z kiszoną kapustą. No i chociażby winem. Tutaj możemy się przykładać i wkładać wysiłek, ale bez sił natury nie da rady. Pozdrawiam więc widzów, którzy samodzielnie produkują w domu tego typu produkty. To wielce cenna umiejętność, ale wcale nie taka trudna. Chociaż pracochłonna owszem. Taką kapustę na kiszenie trzeba najpierw poszatkować, a z deptaniem to już różnie bywa. Nie każdy ma w domu beczkę, którą może wykorzystać do takich działań. Jednak w domu robimy to raczej w mniejszej skali. Chociaż może ktoś z Państwa ukisił całą beczkę kapusty czy ogórków. Jeżeli są takie osoby, to proszę się pochwalić w komentarzu. W każdym razie kiszonki to wielce wartościowy składnik naszego pożywienia. Szczególnie teraz, gdy poza dobrym smakiem przyda się także odporność. Bo jak wiemy, wszelkie kiszonki zawierają masę witaminy C, ale i pożytecznych probiotyków, które pełnią nieocenioną rolę w budowaniu naszej odporności. Kto jednak nie ma własnych słoi z kiszonkami, zapraszam do Dino, gdzie bez problemu znajdziemy także i takie smakołyki. Życzę też udanych zakupów w tym lubianym sklepie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia w Dino i do usłyszenia na kanale Gazetki i Promocje.